Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zagramy sobie dzisiaj już w pełną wersję gry Syberia The World Before. Wcześniej był prolog, natomiast teraz mamy już pełną wersję gry, także spróbujmy rozpocząć nową rozgrywkę. Klikamy rozpocznij nową opowieść, profil pierwszy, jeszcze w tą grę tutaj nie grałem w pełnej wersji, także będzie to, myślę, ciekawa rzecz zarówno dla mnie, ciekawe doświadczenie, jak i dla was. W tym momencie będziemy starali się odkrywać różne smaczki tej gry, zaglądać w różne zakamarki. Wersję tą prolog demonstracyjną przeszedłem dosyć szybko, natomiast tutaj będziemy starali się w miarę możliwości eksplorować to i owo. Wiosna 1937 rok. Młoda kobieta biegnie przez ulicę Wagen, stolicy małego środkowoeuropejskiego państwa. Nazywa się Dana Rose i musi dotrzeć na czas na ważne wydarzenie. Ku pamięci Benoit Sokala. Wagen, stolica Ostertalu, wiosna 1937 rok. Czyli gra mniej więcej wygląda dokładnie, dokładnie tak samo jak prolog. Tutaj nie dało się wtedy, pamiętam, pójść w tą stronę i teraz też się nie daje. Możemy tylko tutaj przejść. Frau Beckmann powiedziała, że będzie czekać na mnie na placu u szczytu głównej ulicy. Czy tutaj z kimś da się porozmawiać, czy niekoniecznie? Chyba tu niekoniecznie, tylko z tym panem, o ile dobrze pamiętam. Można dziś by... wielki dzień. Co, Dano? Tego się właśnie obawiam, Herr Baumgartner. Ale dlaczego ona ucieka? Nie chcę chwilę postać przy nim i chwilę porozmawiać. Tego nie rozumiem, ale zaraz... No, nie ma takiej opcji. Żeby ona tutaj chwileczkę nam... się zatrzymała. No dobrze, skoro tutaj nie ma takiej opcji, to zobaczmy sobie, czy ona może pójść tutaj w prawą stronę. O właśnie, na przykład tutaj. Tu możemy spojrzeć na coś. Pocztówka. Bijące serce Europy, Wagen. Muszę się pośpieszyć. Frau Beckmann powiedziała, że będzie na mnie czekać na placu u szczytu głównej ulicy. To wiemy. Tutaj nic nie możemy zrobić. Aha, tutaj to jest po prostu menu. Dobrze.
Tutaj dalej nie przejdziemy też. Okej. Czy z tymi panami można wejść w jakąś interakcję? Jestem ciekawy. Nie. Nic się nie da tu zrobić. Zobaczmy, czy menu możemy przeczytać. Nie, ona ominęła to menu. No trudno. Wchodzimy na górę. Ja chcę tutaj do tego człowieka podejść. Nie, nie daje się. Tutaj też chyba niewiele jesteśmy w stanie zrobić. A tam jakbyśmy dali... Nie, ona tam nie chce iść. Nie chce iść, no dobrze. W takim razie przejdźmy sobie tutaj gdzieś. O, tu spójrz. W czasie swojej przygody będziesz czasem otrzymywać dodatkowe cele. Nie musisz ich osiągać, ale jeśli postanowisz to zrobić, zaprowadzą cię one do ciekawej dodatkowej zawartości i interesujących informacji. Pamiętaj, że aktywne dodatkowe cele zostaną anulowane, jeżeli poczynisz postępy fabularne, zanim je osiągniesz. Zachowaj więc czujność i nie bój się schodzić z głównej ścieżki. I to właśnie zamierzamy, słuchajcie, robić. Czyli będziemy chcieli starać się... Całkiem niezły. Ciekawe, czy by się sprzedał w sklepie papy. Czyli dokładnie ten sam tekst, który był w prologu. Ale teraz my skręcimy sobie, słuchajcie, tutaj na prawą stronę. Chyba tu niekoniecznie. O, tam chciałem iść, tamtą ulicą. I tutaj, o właśnie. O to chodziło. Nie, tam. O tu, porozmawiaj. Rety, kamień? Nie, wandale. Jest pan cały? Nic mi się nie stało. Martwi mnie tylko, że jest coraz gorzej. Mój ojciec też tak mówi. Mniejsza o to. Skupmy się na tym, co dobre. Przynajmniej zajmę się w końcu naprawami, które odkładałem. Wie pan, kto to zrobił? Mam pewne podejrzenia. Banda chuliganów. Wiem, o kim mowa. Kiedy są w grupie, czują się mocni. Tak. Tacy ludzie bywają niebezpieczni, gdy kierują nimi ideały. Zwłaszcza oparte na nienawiści i odrzuceniu innych kultur. A Wageran nie darzą ciepłymi uczuciami. Ja też jestem Wageranką. No to życzę ci powodzenia. Niespokojne to czasy. Zwłaszcza dla nas. Starczy już narzekania. O! Widzę, że masz tam futerał. Czyżbyś była młodą damą, która w tym roku zachwyci nasze uszy? To ja, ale czas na mnie. Śpieszę się. Ach, przyjmij jeszcze moje gratulacje. Muzyka to jedna z ostatnich przyjemności, jakie nam zostały. Zatem dziękuję, Fräulein. Dziękuję, że nam ją dajesz. Chciałabyś napisać mi coś na betonie, zanim sobie pójdziesz, a ja dodam datę tak jak w Hollywood. To ostatnio bardzo popularne. Ale... Chyba, że nie masz czasu. Narysujemy... inicjały. Dobrze. Spróbuję.
Proszę. Inicjały? Tak, jestem Dana Rose. Zatem Dana Rose, twoje inicjały zostały uwiecznione. Zadbaj, by każdy je rozpoznawał. Dobrze, mein Herr. Naprawdę muszę iść, bo inaczej spóźnię się do akademii. Będę stąd słuchał. Świetnie, do widzenia. No to lecimy dalej. Zobaczmy, co jest tutaj. Tu mamy jakąś panią. Czy możemy z nią porozmawiać? No chyba nie bardzo. A tu jeżeli pójdziemy sobie... Nie, tam nie możemy chyba wejść. No właśnie, ja mówię, tutaj staram się badać różne takie dziwne rzeczy, na pozór może by się wydawało, co by niczego nie ominąć, bo gra jest naprawdę świetnie zrobiona i szkoda by było przepuścić jakichś tam ciekawostek, które się pewnie będą pojawiały w międzyczasie. Tu mamy butelki, o. Już tak późno? O nie, Frau Beckmann mnie zabije, jeśli spóźnię się trudno, na plac. Trudno, nic ci nie będzie, ale my jeszcze popatrzymy na ten plakat. Tutaj widzę, jest... Nie, nie możemy nic z tym plakatem zrobić. Tu jest kosz. No dobra. Czego chcesz? Spływaj stąd! Ale tu coś mamy, możemy spojrzeć. Narodowo-socjalistyczna partia w Ostertalu. To chyba ten brązowy cień, o którym wspominał papa. Według niego to tylko oprychy w mundurach. Lepiej nie będę tu chodzić. Ano właśnie. Ano właśnie. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś jest po tej stronie. Tu jest tylko jakaś cukiernia, czekajcie. Czy możemy tu gdzieś wejść? Jestem ciekaw. Nie, tu się nam nic nie pojawia. Dobrze, to w takim razie idziemy w górę. Biegiem. Niech będzie biegiem. Albo i nie biegiem. Bo po schodach to jednak... Może nie biegajmy. No, przejdźmy sobie tutaj. O, Rety. Nie, tam nie możemy przejść. No dobrze, idźmy do tej damy. Czekajcie, kurczę, rozejrzyj się, pogadźcie. Nam skreśliła, ale dlaczego? Przecież tak jakby to było utracone. Przecież żeśmy się rozejrzeli tam. Nie rozumiem tego. Czy coś żeśmy jeszcze tam nie znaleźli? No niestety nie cofniemy się już. O, Fräulein Rose, jest pani. Do występu zostało kilka minut. Przepraszam, Frau Beckmann, coś mnie zatrzymało. Proszę mi dać zawiadomienie. No, oczywiście dajemy zawiadomienie. Daj. Dziękuję, Fräulein Rose. Przypominam, że występ na corocznym koncercie wiosennym to wielki zaszczyt i nagroda dla najlepszego ucznia roku. Bardzo proszę pokazać się z najlepszej strony. Postaram się, Frau Beckmann. Fortepian czeka. Niech to będzie dzień Dany Rose.
No śmiało, śmiało. Możesz zmieniać orientację kamery, przytrzymując prawy przycisk myszy i poruszając myszą. Okej, to już wiemy. No, pomiń. Dobra. Tu musimy to urządzenie napędzić. Gotowe. Teraz muszę tylko ułożyć nuty i zacząć. No dokładnie. Fortepian przygotowany. Obszar żelaznej tajgi, kopalnia Sol Zima 2004.
Sprawdź dziennik, aby przypomnieć sobie poprzednie wydarzenia. Z dziennika uzyskasz również dostęp do swoich celów, dokumentów i przedmiotów w ekwipunku. Naciśnij to, czyli tą książkę, aby go otworzyć. No dobra. Czyli klikamy w to. Szukam Kate Walker, raporty Nika Cantina, pani Olivia Toster. Szanowna pani Toster, nie mieliśmy przyjemności się poznać, nazywam się Nick Cantin. Jestem prywatnym detektywem. Kilka lat temu firma pracownicza Marson and Larmont zleciło mi odnalezienie panny Kate Walker i sprowadzenie jej z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Jak pani wie, jest poszukiwana przez policję za domniemaną defraudację pieniędzy. Pogoń za pani przyjaciółką można określić jako co najmniej gorączkowo. Obawiam się, że wpłynęła to na moje zdrowie psychiczne. Stałem się ofiarą poważnego wypadku i obecnie powracam do pełni sił w klinice w Walsenbarge. Właśnie tutaj dotarła paczka wysłana przez panią do Kate Walker. Pani adres znajdował się na odwrocie kopertu. O ile mi wiadomo, pani Walker należała do grona pani najbliższych przyjaciół, dlatego pozwalam sobie do pani napisać. Powinien wyjaśnić, że nie wiąże mnie już żadne zobowiązanie odnalezienia tej młodej damy. Przyznam jednak, że nadal jestem gotowy kontynuować moją misję. Moim jedynym celem jest poinformowanie panny Walker o kłopotach, w które wpadła, oraz przekonanie jej, by wróciła do domu. Muszę również przyznać, że pisząc ten list nie mam pojęcia, gdzie w tej chwili przybywa. Długa rekonwalescencja sprawiła, że nie jestem na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami. Chciałbym jak najszybciej wznowić śledztwo, aby odnaleźć pani przyjaciółkę i wręczyć jej list od pani. Mam nadzieję, że u pani wszystko dobrze. Z przyjemnością informuję, że udało mi się zlokalizować jakikolwiek... koczowników, którzy ratowali pana Walker. Wydaje się, że byłem po prostu ostatni. Szukam Kate Walker. Powiedzieli, że pomimo poświęcenia Oscara automatu, który próbował ją obronić, została wzięta do niewoli przez miejscową faszystowską milicję. Po niemal roku żmudnego śledztwa ten trop pozwolił mi z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić miejsce pobytu pani Walker. Uwięziono ją w kopalni soli, która tak naprawdę jest obozem pracy należącym do konsorcjum gangsterów i neonazistów poszukujących śladów dawnej świetności ich narodu. Właśnie przybyłem do tego regionu. Jak się spodziewałem, strażnicy kopalni odmówili przekazania mi panny Walker. Odrzucili nawet propozycję łapówki, choć muszą przyznać, że ze względu na opłakany stan moich finansów nie była to atrakcyjna oferta. Mimo to zapewnili mnie, że pan Walker ma się dobrze. Roześmiali się, wspominając o bliskiej więzi, jaka łączy je ze współwięźniarką. Podobno obie panie starają się nawzajem chronić. W zamian za niewielką ilość gotówki, jaką udało mi się zebrać, strażnicy obiecali, że przekażą paczkę pani Walker. Dopóki nie znajdę sposobu, aby wydostać ją z gniazda... Nie wiem, co tu pisze. Nie pozostaje mi nic innego, jak im wierzyć. Zgorszeni? Nie wiem. No i to jest ta... co ich pilnuje, ta strażniczka. Dobrze, wróćmy na początek. Czyli tak, skorzystaj z funkcji introspekcji, żeby podsumować wydarzenia. Tu jest to, dokumentów brak.
Ekwipunku brak. No dobra. Tutaj nie mogę tego w żaden sposób uruchomić, widzę. Porozmawiaj z Tatiuszem, skorzystaj z funkcji introspekcji, żeby podsumować wydarzenia. Tu jest ta nasza książka. No dobrze, porozmawiajmy w takim razie. Jak spałaś? Jak suseł. Słyszałam. Szykuj się, Katiusza. Czuję się, jakby czołg po mnie przejechał. Wszystko gra? Pewnie. Kopanie w kopalni soli przez 12 godzin dziennie, z nadzieją znalezienia kawałka kości słoniowej. Może być coś lepszego? Nie daj się złamać. Może jestem idiotką, Kate. Może powinnam była posłuchać swoich starych. Gdybym się nie wychylała i śpiewała w chórze narodowym zamiast walczyć z establishmentem grając punkową muzykę, nie skończyłabym tutaj. Mimo to cieszę się, że cię mam. Słuchaj, Katiusza, wyrwiemy się stąd, na pewno. To jasne, skoro tak twierdzisz. Mamy dziś przejąć pracę po pomarańczowej drużynie w chodniku C, nie? Nie przypominaj mi o tym. Ponoć to najgorsza haruwa. Pełne odosobnienie bez grupy ratunkowej. To czyste szaleństwo w tym chodniku, zapadliska to normalka. Szykujmy się, Katiusza. Wiesz, strażniczka zaraz tu przyjdzie, zastanie nas w proszku. Kto? Simona? Nie jest święta, ale nie jest tu też najgorsza. Wiem. Będę gotowa na czas. Chcę tylko wykorzystać tę chwilę odpoczynku. Chodź, Katiusza. Zbieramy się. Pewnie. Już. 5 minut, nie dłużej. Da? Da. No dobrze, to teraz sobie w takim razie przygotujmy się, pozwiedzajmy. Co tu możemy? To możemy przeczytać, tak? W głębinie syberyjskich ród wytrwajcie dumni, niezawiśli. Nie zginie wasz bolesny trud i lot wysoki waszych myśli. Nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego, więc jeżeli ktoś chce, to niech se przeczyta, ja nie będę. Czy tu coś jeszcze można pomacać, dotknąć? Można? Weź. Badanie obiektu pod każdym kątem dostarczy ci przydatnych informacji o ich pochodzeniu lub przeznaczeniu. Kliknij prawy przycisk myszy, aby obrócić obiekt, przesuń kursor myszy, aby wybrać interesujące ci obszary. No dobra. Aha, czyli w ten sposób się tutaj to obraca. O! Pankowa kapela Katiuszy. Chętnie poszłabym na ich koncert. Aha. I tyle, tak? Pankowa kapela Katiuszy. Tak. Chętnie poszłabym na ich koncert. Dobrze. Cofamy w takim razie. Dodano do ekwipunku, tak? Zobaczmy ten ekwipunek. Kostka gitarowa Katiuszy. No właśnie, poprzednio żeśmy tego nie znaleźli. I tu już nic więcej nie mamy, jeśli chodzi o to. Dobra, wstecz. Tu dajemy wstecz. Szukamy jeszcze jakichś ciekawostek. Bo tu może coś się kryć, jakiś długopis jest, ale nie możemy z nim nic zrobić. Tu też nic nie możemy z tym zrobić. No dobrze, czyli chyba tutaj na tej półce to by było tyle, słuchajcie. Może do kibelka możemy się załatwić przed wyjściem, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No dobrze, ale za to możemy się odświeżyć.
No wystarczy. Nie ma co przesadzać. Lepiej nie zapomnij swojego talizmanu. Chyba nigdy się z nim nie rozstajesz. Tylko to mam. W serce Oskara. No właśnie, to mnie... W środku są wszystkie dane Oskara. Miałam szczęście, że zdołałam je ukraść żołnierzowi milicji, który podniósł je na granicy Baranur i Jakhest. Muszę tylko znaleźć dla niego odpowiednie ciało, pod warunkiem, że się stąd wydostanę. Nie bardzo znam symbolikę tego. W środku są wszystkie dane Oskara. Aha, czyli jeszcze raz to samo. Miałam szczęście, że zdołałam je ukraść żołnierzowi milicji. Zobaczmy to, czy tu coś są jakieś opisy do tego. Muszę znaleźć dla niego odpowiednie ciało. Pod warunkiem, że się stąd no nie, wydostanę. Tu więcej chyba już nic nie ma, oprócz tego właśnie, co jest w środku. Nie bardzo wiem, jak to z tym sercem jest tutaj, no ale nic. Zwiedźmy sobie w takim razie tutaj dalszą część celi. Regulamin, no to czytamy. To może być istotne. Internowani Katiusza Spiridonowa i Kate Walker, kierownictwo akcji Simona Kalinina. Więźniowie muszą zawsze mieć na sobie kolor przypisany do ich zespołu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz celi. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Ilość wydobytej soli należy zgłaszać codziennie. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Fakt wydobycia kości słoniowej i lub przedmiotów o wartości patriotycznej należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obiektu. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Należy posłusznie wystosować się do poleceń kierownika sekcji oraz całego personelu zakładu. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Posiłki i odpoczynek stanowią dla więźniów przywileje, a nie prawa. Wszelkie nadużycia będą traktowane jako naruszenie regulaminu. Wszelkie naruszenia będą karane. Każdej celi przysługuje 5 litrów wody dziennie. Wszelkie nadużycia będą traktowane jako naruszenie regulaminu. Wszelkie naruszenia będą karane. Czyli niby jak oni tą wodę mają sobie mierzyć. Czy zużyły już tyle, czy nie. Coś to marnie wygląda. Dobrze, to żeśmy już czytali. Czy tu możemy gdzieś podejść, przejść, nie wiem. O, introspekcja. Boże, kolejny dzień charówki. Co ty teraz zrobisz, Kate? Jezu, nie wierzę, że to już rok minął, odkąd milicja mnie tu zesłała. Muszę się stąd wydostać, iść dalej, dokądkolwiek. Ale jak? Żadnych wieści z zewnątrz, nic. Czy ktoś w ogóle wie, że tu jestem? Na miłość boską, ktoś przecież musi mnie szukać. Czyż nie? No, trochę słaba sytuacja. Zobaczmy, co będzie się dalej działo. Poczekajmy chwilę. Zacznę kliknę kontynuuj. Bo może być jakieś coś tutaj ciekawego. Nie wiem, jeszcze jakiś dialog czy coś. No nie, chyba już nie, bo widzę, że się powtarza to. Przygotuj się do pracy. Myślę, że to równoległe odblokowane osiągnięcie jakieś... Aha, czyli to, co żeśmy czytali.
czy tu możemy jeszcze coś zrobić? Tu są jakieś, patrzcie, rzeczy. Ale nie wiem, czy coś z tym możemy tutaj zdziałać. Czy nie możemy? Tutaj byliśmy, to był ten. I tu więcej już nie ma. Tu możemy się delikatnie zacząć rozglądać, ale nic poza tym. Dobra, wstecz. Tutaj ona się myje. Nie zapomnij sprzętu. Będzie nam potrzebny w chodniku C. No, a gdzie ten sprzęt? To introspekcja to już była. Tu coś jest? Czyli przygotowaliśmy się do pracy. Cieszę się, że tu jesteś. Trzymajmy się razem, okej? Niebiesko! Hej! Poczta! Do ciebie, Amerykanka. Pięć minut na otwarcie i wyruszamy, Amerykanka. No to sprawdzamy. Ta melodia towarzyszyła mi przez całe dzieciństwo. Pamiętam, że nawet mama nie miała pojęcia, jak się nazywa. Należy do mojej matki. Bawiłam się nią w dzieciństwie. No dobrze, wyłączymy. Należy do mojej matki. Aha, czyli to bawiłam to samo. Się nią w dzieciństwie. A to jest tylko włączenie i wyłączenie. Okej. Bilet lotniczy, tak? Do Nowego Jorku. Ja tu próbuję się doczytać mniej więcej daty, gdzie tu jest jakaś data. World Travel. Catherine Morgan. 20:35 czas. Jak to rozumieć? Bramka 34. 25 zamknięcie bramki. Miejsce i tak dalej, ale chodzi mi o konkretną datę. Tu gdzie date to jest tak jakby nie było do końca. Nie wiemy kiedy dokładnie. No nie ma tu żadnych informacji. A czekajcie, dodano do dokumentów, otwórz dziennik. Jeszcze sobie zajrzyjmy tutaj na chwilę. Czy coś mogę z tym zrobić? No nie, nie mogę tego obrócić ani nic. Jedynie mogę przeczytać, ale to żeśmy już czytali i tu nie ma żadnych nowych informacji. No dobrze. Nie ma nic poza tym. Kto mógł mi wysłać tę paczkę? Muszę się jej przyjrzeć. No właśnie. Jak możemy ją obrócić jakoś? Czy nie możemy? A, tu jest. Olivia Foster, Nowy Jork. Cóż takiego mi wysłała, biorąc pod uwagę nasz spór po moim wyjeździe z Hansem? Czyli trzeba było kliknąć w pieczątkę. Co? Wstępel pocztowy.
Sierpień 2003 roku. Droga Kate, gdziekolwiek jesteś, pomimo smutnych wieści, mam nadzieję, że ten list dotrze do ciebie na czas, byś zdążyła wrócić do Nowego Jorku. Twoja mama, Sarah Walker, odeszła ubiegłej nocy w szpitalu Mount Sinai. Cierpiała od wielu miesięcy, więc jej śmierć była niewątpliwie ulgą. Pogrzeb będzie w przyszłym tygodniu, w czwartek. Opóźniliśmy go, byś mogła do nas dołączyć. Jeśli się nie mylę, powrót do USA oznacza, że możesz zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Czasami lepiej spłacić dług wobec społeczeństwa, zamiast bez końca uciekać. Choć raz odłóż na bok tę swoją bezmyślną pogoń za przygodami. Straciłaś przez nią przyjaciół i rodzinę. Błagam cię, Kate. Wróć i pożegnaj się z matką. Zadzwoń do mnie. Pomogę ci zorganizować powrót. Dołączam wisior Sary. Mówiła, że uwielbiałaś jego tajemniczą melodię. Obiecałam jej, że ci go wyślę. Zadzwoń. Z uwagi na naszą dawną przyjaźń. Olivia. 212-359-1519. Gratulacje, skarbie. Jestem taka dumna z tego, że wystąpiłaś na placu. Oprawimy twój dyplom w piękną ramkę. Dziękuję, mamo. Gdy w przyszłym roku zakończysz naukę w Akademii Muzycznej, będziesz mogła zacząć studia w Konserwatorium Paryskim. Prawda, Antonie? Jasne, jasne. Potem, kochanie, zostaniesz wybitną pianistką. Będziemy tacy dumni, prawda, Antonie? Oczywiście. Oczywiście. Tacy dumni. Ja naprawdę chcę zostać pianistką, ale myśl o tym, że miałabym was zostawić i wyjechać do konserwatorium, nie napawa mnie radością. Może to dobry pomysł, żebyś wyprowadziła się z Wagen. Nastały dla nas ciężkie czasy. Martwię się o twoje zdrowie. Dobrze, że Herr Gustav zatrudnił cię tego lata w schronisku. O, tak. Górskie powietrze z pewnością dobrze ci zrobi. Właśnie, napisałaś list do Herr Gustava? Ostatnio ciągle ćwiczyłam przed koncertem. Ten pan zaoferował ci pracę. Przynajmniej mu za to podziękuj. Tak, mamo, już to robię. Dodano do dziennika, otwórz dziennik. Beckman, czekaj, jestem w torku naszej akademii. Lepiej skończysz pisać, pozostaje tylko wziąć podejmie. Co do nie rodziców, wskoczyć do pierwszego tramwaju, ruszać. Ruszaj, Dana. Nigdy nie czułam się równie pewna, że mogę się ubiegać o przyjęcie do konserwatorium perskiego jeszcze tylko jeden rok w Akademii Muzycznej w Wagen. Nie otworzą się przede mną drzwi do kariery pianistki, o niczym innym nie marzę. Udało się też zdobyć letnią pracę w schronisku w Silberspiegel, dzięki której pomogę rodzicom płacić czesne za akademię. Przyjaciel taty Adam Zimmer chyba się czyta, skontaktował mnie z Herr Gustawem, który kieruje schroniskiem, a ten wysłał mi list z informacją o zatrudnieniu. Tak rozpoczyna się moja podróż. Czyli mamy wprowadzenie. Dobrze, słuchajcie, w tym odcinku byłoby tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki.
i trzymajcie się. Zachęcam oczywiście tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Pozdrawiam. Cześć.